No dobra. No to na wykładzie w tym tygodniu już zaczęliśmy zupełnie nowy rozdział o językach bezkontekstowych, bardzo fajnej dziedzinie, szerszej dziedzinie języków, no, która ma swoje ograniczenia przez to, że jest szersza, ale no, też da się obcać więcej języków taką klasą. Ale ponieważ jeszcze nie zrobiliśmy wystarczająco zadań z języków regularnych, no to jeszcze w tym tygodniu będziemy robić języki regularne. Być może. Tak, być może zostawię jeszcze po ćwiczeniach kilka zadań z książki NR i chyba już zostawimy języki regularne na dobre. Ale póki jesteśmy dzisiaj, no to spróbujmy zrobić jak najwięcej zadań z języków regularnych, ponieważ się przyda. No i co? Na Slacku macie dostęp do kartki z zadaniami. Przykleję ją jeszcze niżej, na sam dół. No i co? No jest 8 zadań. No i fajnie, i byśmy zaczęli je robić. No dobra. To proponuję zacząć od zadania pierwszego. Okej. Okay. No to weźmy zadanie pierwsze. W zadaniu pierwszym mamy palindrom. Okej, okay, dobrze. Palindrom. Wiadomo, czym jest palindrom, tak? Palindrom jest słowem, które jest dokładnie takie samo, jeżeli przeczytamy od lewej do prawej i od prawej do lewej. Czyli kajak, oko i no wiadomo. Palindrom nazwiemy nietrwalnym. No, jeżeli nie Bob. jest jednoliterowy. Jakieś pytanie? Nie, Bob też jest palindromem. Tak. Ale tutaj zajmujemy się palindromami nad język alfabetem binarnym, czyli złożonym zer i jedynek. I palindrom nazwiemy nietrywialnym, gdy jest co najmniej dwuliterowy. No i mamy wypisane cztery różne języki, które się tylko troszeczkę różnią. No i dla każdego z nich chcemy powiedzieć, czy one są regularne, czy one nie są regularne. OK? Pierwszy język to jest taki, że ten nietrywialny palindrom musi być prefiksem słowa, czyli musi być na początku słowa. To jest A. Drugie to jest takie, że też musi być prefiks, ale musi być parzystej długości. Trzecie zadanie to jest też, że musi być prefiks i długość musi być nieparzysta. No i czwarte to jest takie, że długość też musi być nieparzysta. Chwilka. Coś mi się popsuło. A dobra, już jestem. Też długość musi być nieparzysta, ale wystarczy nam infiks nieparzysty, który jest palindromem. Nietrywialny oczywiście. No to mamy takie cztery zadania. No i spróbujmy sobie dla każdego z tych języków rozważyć po kolei, które z nich są regularne, a które z nich nie są. To ja chciałbym się zgłosić do A. Chciałbyś się zgłosić do A, ok? Dobra, to poczekajmy pół minuty i zaczniemy. Które to zadanie? To jest zadanie jeden z kartki mojej. No i można znaleźć trzy pierwsze punkty w książce NR jako zadanie 34. No dobra, to spróbujmy to 1A. Zobaczę, czy jeszcze ktoś się deklaruje z tym 1A.
Dobrze, no to zacznijmy od 1a. Czyli ja wykręcę to, co tutaj trzeba. No i zacznijmy od 1a. Czyli przypominam, szukamy nietrywialnego palindromu, czyli palindromu długości co najmniej 2, jako prefiksu. I mamy alfabet binarny. Okej, okay, no to zaczynamy od pozycji startowej, jako no, jakiegoś pustego słowa, stąd puste słowo. Słucham? A, dobrze. W sensie, że automat możemy zdefiniować. Automat chcesz zdefiniować, proszę bardzo. Tak. Okej, zacznijmy od, okej, no to zacznijmy od automatu. Mhm. Czyli mamy sobie jakiś tam stan początkowy. Pyk. Mamy stan początkowy. Mhm. I z niego wychodzą jakby no, dwie krawędzie 0, 1 do jakichś dwóch innych stanów. No dobra. Ale na razie zajmuje się tylko 0, tylko 0. Żeby, okay. Bo jedynkę zdefiniujemy analogicznie. Dobra, no to teraz jeśli będzie 0, 0, to stan będzie akceptujący, więc od tego nowego stanu odnosimy krawędź 0 do nowego stanu akceptującego. Mm-hmm. Czyli powiedzmy, chcesz mieć jakiś taki stan wygrywający, nazwę go win, który mm-hmm. będzie akceptujący i że jak przejdziesz zerem, to już wygrałeś, tak? Tak. I już nieważne, co dalej przeczytasz, czy 0, czy 1, to już tak. tak dalej będziesz akceptujący. Tak, a jedynka, jeśli będzie jedynka, to, to wracamy do tego samego stanu, w którym jesteśmy, dlatego, bo słowo 010 jest palindromem, 011110 jest palindromem, czyli praktycznie dowolna ilość jedynek i 0 to już będzie nasz akceptujący palindrom. No tak. No, w szczególności to, co Kajetan mówi, to jest tak, że jeżeli weźmiemy 0, będziemy sobie czytać dowolną liczbę jedynek i na końcu, i potem przeczytamy sobie 0, no to już mamy palindrom. No i jeżeli mamy jakieś dwa zera gdziekolwiek w tym słowie, jeżeli słowo zaczyna się zerem, to jeżeli gdzieś później jest jakikolwiek 0, no to już wygraliśmy. Tak, bo już to, co jest potem, to już nas nie obchodzi. Mhm. Dobra. No i już dokończmy to. No i analogicznie definiujemy jedynkę, że krawędź 1 do nowego stanu. Jak pójdziemy z początku jedynką do nowego stanu. No dobra. Zero wraca, teraz jak będzie 0, to wraca sam na siebie. Okej. Okay. I jedynka do win leci. Okej. Okay. No i mamy automat deterministyczny. Tak, to jest nawet automat deterministyczny, jest super. Tak, super, dziękuję. Tak, no to właśnie to jest poprawne rozwiązanie, czyli to jest w szczególności dowód, że automat jest, znaczy, że język jest regularny. Jak można do tego inaczej podejść? No, można pokazać, że dopełnienie bardzo łatwo się przedstawia, mianowicie jeżeli to jest język L, no to dopełnienie tego języka, no to co? Jest albo słowo puste, albo słowo, które zaczyna się zerem i potem ma dowolną liczbę jedynek, no bo zera nie może być potem, no bo jak będzie kolejne zero, to przegramy. No i tak samo może być jedynka. No i co? No i może potem być dowolnie wiele zer, ale już nie jedynka. No i to jest dokładnie wyrażenie regularne opisujące dopełnienie tego języka, a więc dopełnienie tego języka jest regularne, więc sam język też jest regularny. Czy jest jakieś pytanie do któregokolwiek z tych dwóch rozwiązań? No dobra, to teraz muszę się nauczyć. Ja mam jeszcze pytanie co do tego L'. Mhm. W sensie, bo tutaj jest puste słowo plus. To jest, co to znaczy w ogóle? Taki. W sensie, bo to nie widzę za bardzo, że to jest na razie tylko przejście do tych dwóch pierwszych stanów, ale nie do końcowego. Czy to jeszcze. Tak, tak, w sensie to jest dopełnienie. Ja mówię, a, dobra. Co jest tak, dopełnienie okay. tego języka. Okej, okay. Tak. Wszystko w porządku.
Dobra. Teraz muszę się nauczyć, jak się zapisuje. O, dobrze, to ja poprosiłbym kogoś, żeby robił zdjęcia. I będę mówił, kiedy robi zdjęcia. Czy ktoś jest chętny? Ja mogę. Okej. Okay. Znaczy, możesz rzucić już na sam koniec. Ważne, żeby jakiekolwiek, żeby były te zdjęcia. No spoko. No to zakładam, że zrobiłeś już. Tak, będę do zadań tu rzucał. Dobra. Okej. Okay. No to co? No to może 1B teraz. No to tutaj się troszeczkę zmienia. Mamy sobie też znaleźć palindrom na początku słowa, nietrywialny. No i długość ma być bodajże parzysta. Tak, dokładnie. No, to nie jest jakieś bardzo oczywiste zadanie, ale... Okej, zobaczmy, czy ktoś coś chce. Okej. No, chcemy z parzystej długości. Czy ktoś ma jakiś pomysł może? Ja. Ktoś się zgłosił? No ja. Okej, to dobrze. To może powiedz, tylko poproszę troszeczkę głośniej, bo bardzo cicho słyszę cię. Dobra. No to mi się wydaje, że jest nieregularny. Okej. Okay. A pytanie czemu? To chyba tym twierdzeniem Michila coś tam można łatwo zrobić. Okej, okay, dobrze. No okej. Okay. Chcesz powiedzieć twierdzenie Michila Neroda? Mm-hmm. Nerodego, przepraszam. Ja bym wziął nieskończenie wiele słów. Okay. I pokazał, że każdy jest, że każde dwa są rozróżnialne. Że każde dwa są rozróżnialne. Okej, okay, w sensie tego, tej relacji syntaktycznej, o której mówiliśmy tydzień temu. Mhm, tak. Mhm. No to wezmę słowa AB do kolejnych potęg. Okej. Okay. Tylko korzystajmy z oznaczeń 0 oraz 1, tak jak zadanie. 0,1, dokładnie. Mhm. Czyli mówisz, że chcesz wziąć słowa 0,1, 0,1 do kwadratu, 0,1 do sześcianu i tak dalej, tak? Mhm. Takie słowa. Ile do każdego z nich można się zastanowić, jakie jest... Jakie jest najkrótsze słowo, które można dokleić, takie, żeby było w tym języku. Okej. Okay. Czyli jeszcze raz powtórzę. Jak weźmiemy dowolne słowo, czyli postaci 0,1 do katej, to zastanawiamy się, jakie jest najkrótsze słowo, które możemy dokleić po tym 0,1 do katej, żeby otrzymać coś należącego do języka. To jest bardzo fajna metoda, ponieważ jak wyjdzie nam, że dla każdego K, czyli dla każdego tej liczby powtórzeń 0,1 będzie co innego, no to zbiór słów, znaczy no dla każdego 0,1 do K tej, zbiór słów, którymi można dokończyć 0,1 do K tej, żeby otrzymać coś z języka, będzie różny, czyli będziemy mieli nieskończenie wiele klas abstrakcji. Mhm. No dobra, to... Kiedy słowo parzyste jest palindromem? No, jego
dwie środkowe literki muszą być takie same. Tak. I w tych wszystkich słowach... To jest bardzo ważna obserwacja. Jak mamy sobie palindrom parzystej długości, dobrze, no to jego dwie środkowe literki w szczególności muszą być takie same. No bo no wiadomo czemu, widać. Znaczy, jak to teraz mówimy, to widać, ale to jest bardzo fajna obserwacja. No dobra, no i te wszystkie słowa, które tutaj wymieniliśmy, one nie mają żadnych takich miejsc, że są dwie litery takie same obok siebie. To prawda. Więc dla każdego słowa 0,1 do katej, to słowo, które dokleimy, musi być, mieć długość co najmniej k. Co najmniej 2k bodajże. Dokleimy, a nie całe. Tak, tak, tak. W sensie musimy dokleić słowo długości co najmniej 2k. Bo to, co mamy na początku, mamy, ma długość 2k. A, tak, tak, rację. Czyli z tego, że dwie środkowe literki palindromu parzystej długości muszą być takie same oraz z tego, że na tym prefiksie żadne dwie sąsiednie literki nie są takie same, oznacza, że środek palindromu nie może być nigdzie wewnątrz tego słowa. Okay? Tu nie może być środka palindromu, tu nie może go być. Więc środek palindromu musi być albo tuż po tym słowie 0,1 do katej, albo w ogóle gdzieś dalej. OK? Ale skoro ten środek jest tak daleko, to oznacza, że musimy jeszcze co najmniej 2k literek dopisać, żeby uzyskać cokolwiek, jakikolwiek palindrom parzysty. Czyli to musi mieć co najmniej 2k liter. No dobra, no i bardzo łatwo można pokazać też, że będzie miało co najwyżej 2k liter, możemy po prostu dokleić to słowo odwrócone. No dobrze, dopiszę tylko, że tutaj żadne dwa sąsiednie nie są takie same. Nie są równe. No dobra, czyli w szczególności stąd mamy co najmniej 2k liter, ale też umiemy uzyskać co najwyżej 2k liter. W jaki sposób? No, bierzemy słowo, odbijamy je i mamy, tak? Czyli jak odbijemy słowo 0,1 do katej i odbijemy je, odbijemy symetrycznie i postawimy na, po prawej stronie, no to będziemy mieli 1,0 do katej. No i to jest palindrom. No i super. No i co teraz? W takim razie? No więc to oznacza, że najkrótsze słowo, które musimy dokleić, żeby otrzymać słowo w języku, ma dokładnie 2k liter. No i to 2k jest różne dla każdego tego słowa z naszego zbioru. No dokładnie. No nie będę tego pisał, ponieważ to by zajęło mi bardzo długo. No to jeszcze raz po prostu powtórzę i ewentualnie pytania będą potem. Czyli tak, dla każdego K, okay, powiedzieliśmy sobie, że najkrótsze słowo, które możemy dokleić po prawej stronie tego 0,1 do katej, żeby otrzymać coś z języka, który rozpatrujemy, musi mieć co najmniej 2k liter. Okay? Ale z drugiej strony umiemy zrobić słowo, które ma co najwyżej 2k liter. Więc najkrótsze słowo ma dokładnie 2k liter, które możemy tutaj dopisać. Czyli tutaj najkrótsze ma 2k liter. OK? No ale to oznacza, ale w szczególności dla różnych k te długości są różne. Czyli jak... A teraz zauważmy, że no... W takim razie dla każdego K zbiór słów, które możemy dokleić na koniec, żeby otrzymać coś z języka, musi być inny. No bo w każdym z tych zbiorów najkrótsze słowo ma inną długość. Więc tych zbiorów jest nieskończenie wiele. A więc Michlin Rode mówi nam, że język nie jest regularny. Czy jest jakieś pytanie do tego?
to zdjęcie? Tak. Dobrze, ja jeszcze od siebie powiem, że można to też bardziej tak jakby walnąć młotkiem i po prostu wziąć to słowo, jakoś zgadnąć, że to słowo bierzemy, to 0,1 do katej, 1,0 do katej, ono należy do języka, no i je spompować. Ok? Jeszcze raz? No i to się... Jeszcze raz można prosić o powtórzenie, jak to spompować, żeby to wyszło? Okej, okay. No dobra, dobra, no nie mówiłem, jak spompować. Dobrze, no w szczególności można to zrobić pompowaniem, jeżeli weźmiemy to słowo, które teraz otoczyłem zielonym prostokątem, okej? Okay? W sensie... nie, dobrze, może w ogóle zróbmy tak. Zastanawiam się jeszcze. No dobra, to nie jest jakieś takie oczywiste. Dobrze. To, co ja bym chciał robić, to jest bardzo fajne rozwiązanie, ale to, co ja bym chciał robić, no to ja bym sobie wziął język, wrzucę, bardzo szybko piszę swój rozw, 1b. Gdybym wziął ten język, który tam na początku mieliśmy, przeciął go ze słowami, które na początku mają ileś 0 jedynek, a potem mają ileś 1 zerek, ok? No to założyłem sobie nie wprost, że ten język jest regularny. Ten język oczywiście jest regularny, więc ich przecięcie będzie regularne z naszego założenia. No i przecięcie jest... jakie to jest przecięcie? No już sobie udowodniliśmy, że ono jest w postaci wszystkich takich słów 0,1 do a tej, 1,0 do b tej, gdzie a musi być mniejsze równe niż b. Coś w ten deseń. Ok? W sensie widać to? No dobra. No i teraz pokażemy spompowanie, że ten język jest nieregularny. Czyli dojdziemy do sprzeczności. To jest tylko szkic jakby co. No i ten szkic polegałby na tym, że ja wezmę sobie słowo 0,1, znaczy wiadomo, jeżeli język jest regularny... Przepraszam, jeszcze mam pytanie, bo dlaczego tutaj A musi być mniejsze bądź równe B? Bo tutaj w poprzednim rozwiązaniu udowadniamy sobie, że no ten prefiks 0,1 do A tej, on nie ma żadnych dwóch sąsiednich literek. Więc żeby dołożyć coś na koniec, musimy mieć tam odpowiednio dużo, musimy dokleić na koniec. Okej? Okay? Okej. No dobra. No to w szczególności byśmy mieli tak, że jeżeli n jest tą magiczną stałą z lemmatu o pompowaniu, liczba stanów automatu i tak dalej, tą magiczną skończoną liczbą, na którą nie mamy kontroli, no to ja bym sobie wziął słowo należące do języka, do tego zielonego języka. 0,1 do entej, 1,0 do entej. No i co teraz? No pewnie chciałbym spompować jakiś... Okej, okay. No i jak to by szło? No dobra. No i teraz no już nie chce mi się bardzo wchodzić w szczegóły tego. Przepraszam za to. No dobra, ale dobra, spróbujmy bardzo szybko. 0,1, 0,1, 0,1, 0,1, 1,0, 1,0, 1,0, 1,0. Okej, okay, dylematu o pompowaniu wiemy, że mamy jakieś takie podsłowo niepuste wśród n pierwszych literek słowa, okej, okay, tego dużego n, które możemy sobie tak dowolnie wiele razy wkleić. Okej, okay, no to teraz zastanówmy się, jakie to może być słowo. Dopiszę sobie jeszcze tutaj 0,1, 0,1, 0,1, 0,1. Tutaj 1,0, 1,0, 1,0, 1,0. Tu jest ten moment przecięcia jakby co. Ten, gdzie z 0,1 dentej przechodzimy do 1,0 dentej. No i mamy sobie jakieś n pierwszych literek słowa. No i wśród nich będzie to podsłowo, które można skopiować dowolnie wiele razy. No i co? No i musimy sobie po prostu sprawdzić, jak to słowo może wyglądać. Jeżeli to jest, powiedzmy, dużo takich podciągów 0,1,
No to jak go skopiujemy dwa razy, no to będziemy mieli więcej słów 0,1 niż 1,0. No to przypał. Tak. A jeżeli byśmy na przykład wzięli 1,0,1, w sensie byśmy zaczęli w momencie, znaczy gdyby słowo zaczęło się i kończyło się jedynką, które kopiujemy, no to byśmy mieli dwa miejsca, znaczy byśmy już po jednokrotnym skopiowaniu, byśmy mieli już dwa miejsca, w których są dwie sąsiednie jedynki. A to słowo, a definicja tego języka nam zabrania tego. No i tak samo, gdyby się zaczynało dwoma zerami. No i jeszcze została opcja, że zaczyna się jedynką i kończy się zerem. No to też widać, że jak skopiujemy coś takiego dwukrotnie, no to będziemy mieli 0,1 więcej razy niż 1,0. Mamy cztery opcje. Szybko to powiedziałem, ale mam nadzieję, że w miarę widać. No ale przepraszam, ale wtedy nie wyjdziemy, no bo już to nie będzie dalej słowo to 0,1 do nt i 1,0 do nt, prawda? Wtedy powstanie nam słowo o postaci tego 0,1a, 1,0 do b, tak? Tak. W sensie ja mówię, biorę specyficzne słowo, które wiem, że należy do języka, znaczy i zakładam, że ten język jest regularny, tak? Zakładam, że to należy do tego języka. To słowo, które tutaj sobie wziąłem. To należy do zielonego języka. Ponieważ należy do zielonego języka, to można spompować to słowo. No i liczę na to, że co? Że jak spompuję to słowo dużo razy, znaczy, że jak spompuję to słowo, no to wyjdę poza ten cały zielony język. Ok? Tak. Dokładnie. No dobra. No i mamy cztery opcje, w zależności od tego, czym słowo się zaczyna i czym się kończy. W sensie zaczyna się 0 lub 1, kończy się 0 lub 1. No i w każdej z tych opcji no, możemy zrobić dokładnie to, co chcemy. W sensie udowodnić, że wypadamy poza język. Tak. No dobra, to poproszę o zdjęcie. Zrobiamy. Okej. Okay. No dobra, no i spróbujmy szybko zrobić 1D. Zaraz chyba Zoom mnie jednak wyrzuci po tych 40 minutach sesji, więc bardzo szybko wrzucę na Slacka nowy link. Ale 1D mam nadzieję, że zdążymy zrobić. Bo mamy 8 minut. Czy ktoś chce zrobić 1D? W 1D? 1D ja mógłbym. 1D. 1C pomińmy. Tak, 1D mógłbym zrobić. Mhm. Czyli przypominam, to jest o infiksie długości nieparzystej. To ja twierdzę, że ten język jest nieparzystej, tak? Nieparzystej. To ja utwierdzę, że ten język jest regularny. Okej. Okay. No to zastanówmy się, jakie słowa muszą być. Musi istnieć jakieś podsłowo w tym słowie, żeby to słowo należało do języka. Na przykład takie słowa jak 4-3-literowe słowa 1-1-1. 1,0,1, 0,1,0 i 0,0,0. To są jakieś takie słowa, jeśli one wystąpią w środku, to wiemy, że to słowo na pewno występuje w tym języku. Tak. W sensie, jeżeli lecz, ktoś z czterech słów występuje w języku, no to już wygraliśmy. Mhm. Tak, ale to nie są wszystkie słowa, bo na przykład słowo 1,1,0,0,1,1 należy do języka, ale nie ma żadnych z tych czterech słów w swoim, jako swoje podsłowo. Chwilka. Czy 1,1 należy do języka? Nie należy, ale mi chodzi o słowo 2,1, 2,0, 2,1. Okej, zobaczmy słowo 2,1, 2,0, 2,1. No dobra. A nie, chwila, to jest parzyst. Źle, przepraszam, pomyliłem się.
Nie, no to skoro tak, no to jeśli będzie, no to jednak jest ok, bo jeśli będzie jakikolwiek dłuższy palindrom, mhm. to on musi mieć w centrum jedno z tych trzech poców. Tak, i to jest kolejna bardzo fajna uwaga. Jak weźmiemy palindrom nieparzysty, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 chyba, 5, 7, 9, 11, 13 znaków, no to zauważmy, że te dwa znaki są sobie równe, te dwa znaki są sobie równe i tak dalej, ale w szczególności jak popatrzymy sobie na środek tego palindromu, no to dwa znaki po lewej i po prawej stronie tego środka też są, muszą sobie być równe. Ale co to znaczy teraz? To znaczy, że to podsłowo, które zaznaczyłem na zielono, też jest palindromem. I to nietrywialnym i nieparzystej długości. Tak więc mamy podsłowo nieparzystej długości nietrywialne, jeżeli mamy podsłowo nietrywialne długości dokładnie 3, które jest palindromem. Mhm. Dobra, no to teraz wystarczy zbudować jakiś automat, pokazać, że istnieje automat, który to rozpoznaje, na przykład niedeterministyczny, to będzie dość prosto, bo budujemy jakiś automat z epsilon przejściami, który rozpoznaje słowa 1.1, 1.0.1 i tak dalej. Mhm. No tak. No to... Mhm. No to od razu powiem szybko to, co powiedziałeś. Możemy zbudować bardzo prosty automat niedeterministyczny, który rozpoznaje każde z tych słów oddzielnie, na przykład to słowo, tak? Jeżeli chcemy zbudować automat rozpoznający to słowo, no to co? No to mamy sobie automat, nawet niekoniecznie z epsilon przejściami, no i on ma stan początkowy, czyli to jest stan początkowy i co? Możemy sobie czytać dowolnie wiele razy literkę 0 albo 1, nagle sobie uznajemy, że przeczytamy sobie pod słowo, czyli przeczytamy sobie pod słowo 101, no i będziemy potem sobie czytać słowa 01, no ale to już jest stan akceptujący. I tak dla każdego słowa można tak, i bierzemy sobie złączyć. Dla każdego takiego słowa i je złączyć. Mhm. No i git. Język. Ok, czyli bierzemy sumę czterech języków, czyli tak naprawdę automatów, bo ten automat jest niedeterministyczny, więc jeżeli położymy te wszystkie automaty obok siebie, no to wygrywamy. Mhm. No i super. To poproszę o zdjęcie i za chwilę przeniesiemy się na nowy meeting, bo niestety ograniczyło mnie do 40 minut. Postaram się na przyszły tydzień coś z tym zrobić. A właśnie z czego wynika to ograniczenie? Bo w sumie na pozostałych przedmiotach to nie ma w sumie tego, czy tam w innych grupach. Dobrze, to jeszcze mam chwilę czasu. To jest tak, że Zoom chyba ogranicza domyślnie do 40 minut, ale najwyraźniej z powodu jakiegoś tam nieznanego wirusa, o którym nic nie wiadomo, no zdecydowali się chyba dać, w sensie, nie wiem, dać jedno czy dwa darmowe zajęcia. Czy coś takiego. Mi się pojawiło przy pierwszych zajęciach, że super, masz darmowe zajęcia, jak zaplanujesz teraz, to masz drugie darmowe zajęcia, no ale teraz są trzecie. Okej. Okay. No i nie wiem. No dobra. To tak, widzimy się za minutę, ja ustawię nowy meeting, no i... A, poproszę o zdjęcie, już chyba jest zdjęcie, tak? Chwilka. Tak, jest. Super. No i widzimy się zaraz, okej? Okay?